Cześć moi drodzy, z tej strony Farel i witam w kolejnym poradniku z gry Fortnite. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku pokażę wam, gdzie znajdują się wszystkie lokalizacje armatek, z których musimy wystrzelić gliniany pocisk. Ale oczywiście, zanim do tego przejdziemy, chciałem ogłosić, że organizuję dla was jak co tydzień dwa konkursy. Sami sprawdźcie, co możecie wygrać. Aby wziąć udział w konkursie i wygrać 1000 V-dolców, wystarczy w sekcji komentarzy napisać frazę "darmowy karnet bojowy", zostawić łapeczkę w górę oraz zasubskrybować kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić wyników tego konkursu. Ale to nie wszystko. Do wygrania jest również nowa legendarna broń Nocturno o mocy 106. Konkurs ten jest przewidziany dla osób followujących mnie na Instagramie. Moja nazwa Gaming with Farel. Sam osobiście uważam, że nagrody warte są uwagi, więc bierzcie się do roboty i życzę wam powodzenia. Pierwsza armatka znajduje się koło oazy odpoczynku. Dokładnie w tym oto miejscu, koło takiej rzeczki. Lecimy. Lądujemy. I jak widzimy, armatka znajduje się tutaj. Teraz musimy ją aktywować i... wyrzuca nam bardzo ładnie talerzyk. Lecimy po armatkę numer 2. Druga armatka znajduje się na Loot Lake'u, dokładnie w tym oto miejscu. Jak widzimy, armatka znajduje się po mojej lewej. Teraz sobie wystrzelimy krążek. A, w tamtą stronę strzela, wariacie. Trzecia armatka znajduje się między szemranymi szybami a spawalnią z płuczek, koło takiego wielkiego taboretu. Mniej więcej w tym oto miejscu. Lecimy. Podchodzimy do lądowania i jak widzimy, armatka znajduje się koło Poloneza Karo. Klikamy. I nasz dysk wylatuje. Lecimy po armatkę numer 4. Czwarta armatka znajduje się koło mostu, który oddziela nam golfowe gniazdko od karkołomnego kina. W tym oto miejscu. Lecimy. Lądujemy. Jak widzimy, nasza armatka stoi tuż koło tego pick-upa. Również musimy z niej wystrzelić i prawdopodobnie będziemy ten krążek musieli zestrzelić, żeby nam zaliczyło zadanko. I poszedł. Lecimy po ostatnią armatkę. Moi drodzy, poradnik dobiega już końca. Pamiętajcie, że zostawić łapeczkę w górę. Ostatnia armatka znajduje się koło widmowych wzgórz, dokładnie w tym oto miejscu. Lądujemy i jak widzimy, koło tej chatki w lesie ktoś sobie tutaj rozbił ładny kemping. I tutaj znajduje się ostatnia, piąta armatka. Dobra, my sobie ją wystrzelimy. Poleciała kaczuszka. Moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że w jakimś stopniu wam pomogłem. Jeżeli tak, możecie się odwdzięczyć zostawiając kciuka w górę, subskrybując kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych poradników i wyników tego konkursu. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się, yo!